Mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że środa jest to czas recenzji na kanale GameTroll TV, którą prowadzę ja, czyli Piotrek z kanału GameTroll TV. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać grę przesłaną mi przez wydawnictwo na za co bardzo dziękuję. Jest to gra pod tytułem Printing Press, a autorami tej gry jest Przemek Wojtkowiak i Łukasz ługi Woźnia, który tym razem nie postanowili latać nam po wiedźmińskim świecie, tylko postanowili zrobić grę, która przynosi nas do czasów, kiedy to dróg się rozwijał, a my będziemy nie tymi graczami, którzy będą to oczywiście prowadzić. W trzech rundach będzie Będziemy montowali sobie różne silniczki, które będą dawały nam punkty, a po trzeciej rundzie, kto będzie miał najwięcej punktów, ten dokładnie tak, zostanie zwycięzcą. Jak chcecie wiedzieć coś więcej o tej grze, niż tylko to, że w internecie kosztuje w przedsprzedaży około 110-120 zł, to zostańcie na nieco dłużej, weźcie sobie herbatkę w dłoń i, i posłuchajcie. Zanim przejdziemy do zawartości Printing Press, to pokażę Wam, co się znajduje, co nie jest z tej gry. Otóż bardzo proszę, mamy tutaj taki fragment, który pokazuje nam, że mamy tutaj również taki mini dodatek do gry pod tytułem tak jest Gutenberg, czyli kolejnej gry o druku od wydawnictwa Grana. Widać, że te gry im dobrze idą, więc no, postanowili połączyć te dwa produkty takim oto akcentem. Poza tym wszystkim mamy też dwie instrukcje. Gra jest niezależna językowo, więc mamy angielską i polską. I w jednej i w drugiej instrukcji na stronie 11, żeby tutaj nie było. Mamy też takie naklejki, czyli coś tam się źle wydrukowało w zasadach, więc postanowiono te elementy dodać. Nie wiem, czy tak jest w każdym egzemplarzu. Ja dostałem chyba egzemplarz ten, który normalnie idzie do sprzedaży, więc takie coś znajdziecie, żebyście tutaj nic nie skrobali. Tak po prostu chyba jest. Poza tym wszystkim mamy ramki, postaci, w które się wcielamy woreczek z dużą liczbą takich właśnie elementów. I co zawsze oko cieszę, takie papierowe pudełka, które musimy sobie poskładać, w którym będziemy część komponentów trzymali, co jest Zawsze miłe dla oka, bezpieczne dla środowiska, ponieważ to też wszystko jest papierowe. Poza tym wszystkim mamy też taki element, który jest przewidziany jako komponent do gry jednoosobowej, ponieważ ta gra nie tylko jest dla dwóch, trzech, czterech graczy, ale też dla jednego samotnika. No i oczywiście, żeby nam wszystko łatwiej się liczyło pod koniec trzeciej rundy, mamy też taki oto notatnik, gdzie będziemy zapisywali punkty. Tada! Coś co nie wchodzi w zestaw do gry Printing Press. Dostałem to bardzo proszę jako taki promopak. To są takie dwie postaci, czyli Rafał Szłapa i Felix Kattenberg z pasującymi do nich żetonami i oczywiście z opisem umiejętności. Jako tako w zestaw nie wchodzą, ale warto żebyście wiedzieli, bo jak komuś się bardzo gra spodoba, no to pewnie będzie takie elementy podobał i zaznaczam, że coś takiego jest. Jak sami widzicie, przygotowanie gry nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Na początku może się wydawać, że gra nie potrzebuje dużo miejsca, ale suma sumarum, na koniec gry każdy z graczy będzie miał takie trzy ramki obok siebie i no, trzeba troszkę miejsca zabezpieczyć, żebyśmy mieli po prostu gdzie grać. Tak czy inaczej, na pierwszym polu kładziemy sobie taką bardzo fajną łapkę, i to jest znacznik, który będzie wyznaczał nam poszczególne tury danej rundy. Tak jak powiedziałem, łącznie mamy trzy rundy, kto po tej trzeciej rundzie będzie miał najwięcej punktów, zostanie zwycięzcą. Elementy, z których będziemy budować coś, co za chwilkę zobaczycie, kładziemy sobie gdzieś obok. Do tego wszystkiego każdy z graczy otrzymuje od taką swoją postać, którą losuje. Każdy z tych postaci ma dwie umiejętności plus inne rzeczy, które do każdego z graczy są przypisane. I tyle, możemy już grać. Na początku każdej rundy będziemy rozkładali takie płytki w liczbie graczy biorących udział w zabawie, plus jeden. Do takich płytek będziemy dokładali kolejne płytki, i to już jest totalnie ze sobą nierozerwalne. Niczym kredyt hipoteczny z tym, kto go pożycza. Tak czy inaczej, te elementy, które znajdują się tutaj, one są trochę, troszeczkę mało jasne na początku i stanowią takie bohomazy, które ciężko czytać mniej więcej tak samo jak tatuaży na polskiej plaży. Ale z czasem stają się dużo bardziej logiczne, ponieważ wszystko w instrukcji pięknie mamy napisane. Zresztą po jakimś czasie Naprawdę jest to bardzo proste. Kiedy już to wszystko rozłożymy, to każdy z graczy wybiera sobie jedną taką rzecz, co uzależnione jest od inicjatywy. Inicjatywę mamy nadrukowaną na naszej postaci. Im wyższa, tym lepiej. Tym szybciej wybieramy, i na tę inicjatywę możemy wpływać, rozbudowując sobie naszą postać, dzięki czemu to nie jest stałe. Kiedy już każdy z graczy wybierze sobie po takiej jednej płytce, ta, która została odrzucona do pudełka i nie bierze dalej udziału w zabawie. To teraz wam pokażę, jak wygląda dalej gra. To teraz jak wygląda główna mechanika gry. Zrobiliśmy już pierwszą rzecz, czyli dobraliśmy sobie ramki z płytkami do nich pasującymi. Gracz, który wybiera jako ostatni w tej i w każdej innej rundzie poza ostatnią, będzie dobierał jeszcze taką czarną kostkę, która jest kostką inicjatywy i będzie mogła zwiększyć jego inicjatywę o ile gracz będzie chciał jej użyć. Teraz mamy turę wybierania sobie płytek, czyli będziemy robili coś w co na końcu położymy tę ramkę i będziemy mieli sobie taki obrazek. Czyli w pierwszej turze znowu Układamy te kartoniki, które są cienkie i czasami ciężko nad nimi zapanować na stole, ale wykładamy sobie zawsze tyle tych kartoników, ilu jest graczy plus jeden i każdy z graczy dobiera sobie po takim jednym. Oczywiście logicznie trochę niż ja to teraz zrobiłem, a tą ostatnią odkładamy. No idziemy do kolejnej tury i znowu rozkładamy sobie takie trzy. Zawsze układamy w kolejności, w jakiej to bierzemy, plus w kierunku, w jakim jest dana rzecz. No i znowu wybiera sobie gracz, który jest pierwszym, dokłada sobie w dowolny sposób. Ten robi sobie na przykład znowu tak i odkładamy to co już nam nie pasuje. I tak robimy przez te rundy aż do momentu zamknięcia ramki. I teraz dlaczego ten element leżał obok na całym ujęciu? Otóż, jeśli na przykład nam nie będzie pasowała nie taka rzecz, którą sobie dobraliśmy, możemy ją odrzucić, nie musimy jej dokładać i możemy sobie pociągnąć z wola. Ten element, który pociągniemy, możemy sobie dołożyć do naszego konstruktu, który właśnie tworzymy, lub na przykład zostrzymać przy sobie, ponieważ będzie nam to dawało bonus do inicjatywy, czyli szybciej będziemy sobie to wszystko wybierali. Bardzo fajna sprawa, tak jak Wam pokazałem, budujemy sobie inicjatywę przez calutką grę. No. To to robimy właśnie z tym. Chyba, że na przykład będziemy mieli takie elementy przed sobą już leżące, to możemy dorzucić do naszego konstruktu w dowolnym momencie ten element na to, co układamy. Ale kiedy nasza kocia łapka, pozostaje pytanie dlaczego akurat kocia, ale nieważne, powędruje na ostatni taki element, będziemy musieli zamknąć to, co aktualnie zrobiliśmy. Czyli ramkę, którą mieliśmy wybraną na początku, kładziemy sobie teraz, no nie wiem, na przykład tak, ewentualnie na przykład tak. Tutaj jesteśmy dowolni w tym temacie. Kładziemy, od tej pory ramka jest zamknięta. I widzicie, że troszeczkę to jest trudne uporządkowanie, to wszystko tutaj, żeby ładnie wyglądało i absolutnie, żebyśmy tego nie ruszyli w trakcie rozgrywki. Robienia kolejnych ramek. Oczywiście, dopasowaną do niego rzecz, którą braliśmy na początku, również wędruje nad tę ramkę. I tyle. Zamknęliśmy właśnie tę ramkę. W tak zwanym jeszcze międzyczasie mieliśmy taką specjalną rundę. To jest właśnie ta specjalna runda, gdzie mogliśmy na naszej ramce w jednym lub drugim miejscu położyć taką rzecz, co da nam w przyszłości taki bonus punktowy, jeśli oczywiście będziemy dobrze naszą ramkę konstruować. Moja na razie skonstruowana konstruowana niespecjalnie patrząc na cele, ale nie tu jest. Jest w tym momencie najważniejsze. Najważniejsze, żebyście zobaczyli, jak się zamyka ramkę. No, i właściwie tyle co robimy, ponieważ w pierwszej, w drugiej, w trzeciej rundzie, kiedy zamkniemy już ramkę, naszym najważniejszym celem jest teraz co? Jest spunktowanie tej ramki, którą z taką pieczołowitością robiliśmy przez całą rundę. Czyli patrzymy sobie tutaj, jakie mieliśmy cele, patrzymy sobie na cele, które były nad tym, sprawdzamy, co nam się udało zrobić i za co ile dostaliśmy punktów. I bardzo proszę, sumę wpisujemy sobie tutaj. Pod koniec gry również piszemy sobie sumę z naszych bonusów. I kiedy zsumujemy totalnie wszystko po trzeciej rundzie, będziemy już wiedzieli, ile mamy. Punktów i czy wygraliśmy, czy jednak próbujemy kolejny raz, bo gra jest mega regrywalna, muszę przyznać. Na koniec, jak zwykle, kilka słów podsumowania gry pod tytułem Printing Press. Jak sami widzieliście, jest to niesamowicie niezwykle regrywalny tytuł, w którym ta regrywalność zamknięta jest w ramkach, które dobieramy, w rzeczach, które dobieramy do ramek i kartonikach, które będziemy dobierać w trakcie każdej rundy, rozgrywki. Tych kombinacji jest na tyle dużo, że przy tej grze nie można mówić, że ktoś się znudził tym, co grano ma zaoferowania. Samą mechaniką, oczywiście, tak jak przy każdej grze, może w pewnym momencie nastąpi zmęczenie materiału, ale już sama gra daje Wam tyle kombinacji, że absolutnie na to nie można narzekać. Jeśli chodzi o wykonanie, mówiłem o pewnych mankamentach, czyli właśnie te mankamenty to są takie kartoniki, malutkie, dosyć cienkie karty, które czasami ciężko podbierać. Do tego wszystkiego te karty, które nie mamy, kiedy ułożymy je w ramki i przyciśniemy i czasami tak się zdarzało przy partiach, nieczęsto, które miałem przed recenzją tego tytułu, to to, że ktoś czasami coś delikatnie przesunął i później nie miał zielonego pojęcia, jak to otworzyć dlatego kończyło się tym że po prostu robiliśmy zdjęcia i po prostu byliśmy pewni jakby coś się stało jakie było dane ustawienie więc można powiedzieć taki safe w grze planszowej został wprowadzony i kiedy to wprowadziliśmy no to grało się oczywiście bardzo przyjemnie nie było tego stresu że coś się tam nie popsuje na plus też grze, trzeba dodać że ma taki ciekawy marketingowy chłód, który polega na tym że dodano tutaj elementy do Gutenberga czyli kolejnej bardzo popularnej gry od wydawnictwa Granna więc jeśli ktoś będzie tutaj chciał się właśnie na dodatek do Gutenberga, bo tak tę grę lubi, a przy okazji mieć taki tytuł jak Printing Press, no to oczywiście jest to też ciekawy pomysł. Tak więc jeśli szukacie dość regrywalnej gry o całkiej sprawnej mechanice, gdzie niespecjalnie długo będziecie czekali na swoją turę, w dodatku mamy tutaj tryb Single Player, który też jakoś niespecjalnie Wam się znudzi, to jak najbardziej Printing Press jest dla Was. Ja takie logiczne gry nieczęsto w nie gram, ale jeśli ktoś lubi, to jak najbardziej jest to tytuł dla Was. Printing press u mnie w domu zostaje, bo jest, bo jest ciekawą grą. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!